Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Kiełpik. Tak jak widzicie, dzisiaj seria z Kazikiem. Także, no, cześć, jak szybko się przywitał. Także, jak widzicie, gospodareczka się rozwinęła, w końcu jest mój John Deere. Zobaczcie, jakie ma światło, zaraz wam pokażę, patrzcie, o, czekajcie. O, jakie ma światło, dobra, starczy. No i co, ogólnie teraz tamte gospodarstwo jest też nasze, także rozwija się gospodarka. Po prostu maszyny nam się nie mieszczą i musimy tam wstawiać, nie? Ale w przyszłości myślę, że i tamtą gospodarkę zajmiemy. Także no, co? Ja sobie lecę kosić dzisiaj. Trzeba poobcinać dookoła buraków. No i ruszamy w jęczmień. I Kazik też ma dzisiaj robotę. Dokładnie. Sobie tam wynajdłem robotę. Kiełpik. Zabieram nowy kombajn, który widzieliście już u mnie. Tak, nowy nabytek, gdzie... nowy zakup. Massey 7347. Wózek może trochę za duży do niego dokupiłem. Tam przejadę dalej? Tam jest siewnik. Czekaj, już go zabieram. Zmieszczę się chyba. Nie przejdziesz. Też nie wiem, nie przejdę. To weź, bo tam ciężko miałem, by się tam miał złamać. Także co, ja lecę sobie właśnie tutaj buraki będziemy obcinać. Niedługo akcja buraki. W sumie jeszcze parę odcineczków będzie i będziemy zaczynać buraki, nie? Dokładnie. Coś tam będziemy kończyć. O kurno! Czekaj, bo tu szok. Jakżeś zahamował. Alina się uparła, że nie, to nie. Dobra, ja ci to wypchnę. Ja też go dołem, żeby ściąć. Ja pierdzielę. Alina nie i koniec. Dobrze, tego większego headeru nie kupiliśmy. No tamten i tak był za duży do niego. No ale dopiero jajca były, żeby się wykręcić z tego. Z gospy wyjechać. Nie, musiał tym jednym tym tylko wyjeżdżać. Bo tutaj ciasno jest się ciężko złamać, wiesz, na szosę, żeby wyjechać. Dobra, mi obciążyk niepotrzebny. A linię pod oknem odepnę. Dobra. Czekaj, dobra. Ja tu zobaczę na mapę jedno raz. Dobra, fenda zgaszę na razie, idę do John Deere'a, bo się, że się uparę, że John Deere musi jechać. Nie, nie uparę się, ale po prostu no. Na skoro ma oleje już z fenda. Pozmieniane wszystko, ale... to niech będzie. Którą by ci dać przyczepę? Tą mniejszą czy tą większą? Tą niebieską chyba, co? Ja, on będzie fajnie z nią wyglądał. No, też tak mi się wydaje. A ty co tam będziesz robił? Opowiadaj. Zapnę prasę i będę cię ganiał. No, także trochę się naprasuje jakaś w dzisiejszym odcinku. I co, somy chyba nie będziemy sprzedawać, co? Nie, my wyjdziemy na farmę. Soma zostaje, no, dokładnie. Ej, no? A tam nie było jeszcze 100 gusiana ułożonego czasem tam za szopądzie krowy? Nie, tam jest tylko, ile się nie mylę, tam. Aż pobiegnę. Tam ja tam układałem, mi się wydaje. Jedna przyczepa była ułożona. Tu jest słoma. A, słoma jest tam ułożona, okej. Okay. Słoma to mi się kojarzyło, ale trawa nie. Trawa jest ułożona jeden stóg od tego. Bo łowiecek. Łowiecki nie za szybko jedzą, więc tam jeszcze na długo starczy. A w ogóle idę zajrzeć tam do nich, czy jakaś wełna nie jest już dla nich. No także jeszcze ogólnie to duże pole soi już jest wymucone, także... Skończone nareszcie. Tak, nareszcie to wymuciliśmy. Tam będą teraz ogólnie jakieś talerzowanie, nagra się z tego, jakieś siewy. Także teraz będziemy tam siać kukurydzę. Zobaczymy, jak nam kukurydza wypali. Także kredytu trochę jest spłacone, kombajn kupiony i John Deere, nie? W sumie to wszystko. A i przyczepa jeszcze, druga jest kupiona. Druga przyczepa była kupiona, talerzówka, obciążnik. No, także troszkę tam było nakupywane tego. Także soja nam się zwróciła, nie ma co ukrywać. Dobra, ja sobie tutaj zaraz na polu ustanę i się rozłożę. Wełny nie będzie, bo wody nie mają, trzeba wody, beczkę z wodą później kupić. No okej, bo pojedzie się sprzeda jedną tą przyczepę i po prostu będzie... przyczepę słomy i wtedy będzie na te. Powiedz mi, ty pojechałeś tam od tyłu. Tak jak mówiłem. Dobra. O, żebym nie pojechał tutaj na ten poprzeć. Mi ciekawe, dobra, czy ja się zmieści, bo jeszcze mi będzie sypał jak polewa. Jasne. Mówisz? Ale mi się wydaje. Ciekawe jeszcze nasieczkę. O, dobra, nie, jest słoma, okej.
sporo tego jęczmienia będzie, bo są dwa pola koło siebie, 23 i to robione. No tak, będzie sporo. Ty ładnie, bo przyczepki obetniemy, to właśnie później będzie lepiej do kopania, nie? No, tu się ustawi przyczepa, a tam będziemy sypać na... Zakręcać na będzie lepiej i wszystko, nie? Powiem, że myślałem, że tu na raz to wezmę tym kombajnem, ten wrześniak. Nie, no szeroka woda się dość. Tutaj dwa razy muszę przyjechać. Dobra, ja sobie tu staję, tak mniej więcej gdzie krzaków nie ma, żeby żadnego nowego nie porysować. Dobra, ja tu jeszcze raz przyjadę ładnie. Jak to pole nie należy do mnie, kurna. Jak ja tu uprawię, wie. Ale fajnie wyglądałem tak w uraki przy tym. No, fajnie tak właśnie wygląda, nie? Może tak powinno być. Przerwa zostawiona trochę. Gdzie od buraków? No, jedno pomiędzy drugim, ale ogólnie spoko to wygląda, jak tak źle. Rżysko jest i... No, rżysko na razie nie będziemy ruszać, nie? Żeby to otwarte było. Później będziemy się grzebać i dopiero będzie... Ile masz procent sokiego puszcza? 15. O, no to kurde... Ale tam będzie kukurydzy na te... Na ziarno. Gdzie? No z tamtego, jak tam jechaliśmy w tamtą i z powrotem i było 60 chyba procent na zbiorniku soi. Soi, więcej ja miałem. Miałem 80 chyba. No to nawet, no tutaj mam 80, to tam będą musiały być przyczepy w jednym i w drugim końcu. No, bo gdzieś raz się przejedzie, się wysypie, drugi raz się przejedzie, się wysypie. Bo inaczej nie da rady. Także trochę na pewno to namucimy tego. No jeszcze zobaczymy, jak buraki oddadzą, bo z buraków też pewnie trochę hajsu będzie, nie? No jeszcze z bułusz mamy dużo do cięcia. Nie ma co ukrywać, także na pewno się zwróci, nie? To jest ogólnie też te pole... Po kolei była cięta, no ale bo soja to później dochodzi. No, tutaj ogólnie też jest te pole, co była trawa i skasowaliśmy trawę, nie? Dosyć jeszcze łąk jest, a tam są niewygodniejsze łąki. W ogóle patrzyłem na to pole, co tam soja była. Mhm. Ja poświęcę trochę czasu i zetnę tam te drzewa, co są ten taki zagajnik na środku, tak nie pasujący mi w nic. Opłaca się? To pewnie będzie później wygodniej siać prosto, więcej. No chyba, że tak też można zrobić. Jak chcecie siać, to nie ma problemu. Coś nagra może z tej akcji. No w sumie to. Albo nie, nie będziemy nagrywać, bo to dziwnie wygląda, jak pod mapę trzeba było się zapadać. Aha, no to. No ale coś innego można nagrać. Zawsze. Coś tam się wymyśli. Chyba, że te pienie później się poobcina do dołu i tyle. A tutaj coś słabiej sypie chyba. Chociaż 50% już mam. Także też nie jest tak źle, nie? Już? No. 52, 53, 54. Także w miarę szybko to leci. Kurde, ogólnie ludzie, nie wiem dlaczego, ale coś FPS-em zaczęły spadać, nie? No, ale to chyba winę bardziej jakiegoś moda, ale to przeżyjemy. No, ty ta, ale u mnie trochę gorzej. Ale on nie jest najgorzej aż tak mocno. Czasem spadł do 40 nawet, wiesz? No to nie wiem. Także... Będę się musiał coś tam pobawić, zobaczymy. Może znajdę przyczynę. A ty jak tam ci idzie pracowanie? Już jechałeś czy nie? No. Nie widzę cię. Gdzie ty tam jesteś? No za krzakami jestem przy burakach. A, tam pasujesz, okej. Ma po przyczniaku jeszcze, tak? No. Dobra. Bo tu te pole po prawo też nasze? Ten klinta też nasze. Nasze jest. Tak, 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 tu całe jest tam nasze. Okej. W sumie trochę tak dookoła pojechałem, jak jechałem na pole. Bo mówiłem sobie o tutaj pierwszą drogę w prawo i później w lewo. I się nawet na tej trawie rozłożyć. Też było spoko. A tam na tej trawie, no? No. Ja musiałem całe pole dookoła objechałem. Już ten fan pójdzie jednak na sprzedaż, bo on ma za mały promień skrętu. No ale właśnie strasznie ma słaby. W sumie było sobie Jundira wziąć tyle. Trudno, jakoś on to przeżył. Dobra, gdy on się mam fan, będę jeździł fendem. Ja ci powiem, że Jundir ma już zrobione 3 motogodziny. No. A fan ma 23. Ogólnie czekaj, bo ty sprawdzałeś ile mamy na ten godzin przegrane? Na tym save'ie już? Po dzisiejszym moim? Ponad 40. No, także kurczę, napieprzyliśmy na tym godzinach, nie wiem. O, pełno. No, troszkę ta. Co ty gadasz? No, pełno. A sam to byś jeszcze narobił jeszcze? Podjechać ci? Wiecie jak możesz.
Tu ci na drogę ustanę, na drodze. Dawaj na wsteku, jaki ciemny ten jęczmień, kurczę. Łoś. Bo sobie zawinąć na once i tyle, byś się nie pieprzył na wstecznym. O, Kaźmiś nie cofnie z dwuosiówką? Na tandemce. Na tandemce, no. Dawaj, dawaj. Aczek, perfekto podjechał, kurde. Powkurzam się trochę. Nie jeździ tu. A to mi ci pomrygę. A, światło to ma ładne, kurde. Białe, strasznie białe. Jo, to już zaraz sobie lecę tutaj ciąć dalej. Nie, no ci powiem, że ja jestem silny, bo tu będą za... Dobra, ogień. Dwie, trzy przyczepy na pewno. A ile masz tam procent na przyczepie? 47. O, to jeszcze jeden zbiornik praktycznie i troszkę no. Tam. To biedziesz może dookoła wtedy. No a to teraz poprzecznie chcę wyciąć sobie. Tutaj po długości teraz. Tu w tą w sumie takie trochę dziwne te pole. No. To koś po całości od razu tutaj w tą po skosie. No tak będę na długo siedzieć chyba, nie? Najlepiej. Albo może nie w tą, bo później tam trójkąt wyjdzie. Zrób tu poprzeczniaka, no tak. I tak trójkąt wyjdzie. Przecież zrób tu poprzeczniaka, a później jeździ w tą. Tu w tą. To muszę jeszcze wyciąć. No tak, ale to powalnij sobie w dłużkę w tą. Jeszcze raz. Tu muszę tak teraz pojechać, bo będę miał ciężko do wykręcania. To w tą dłużkę zrób tutaj, co ci mówiłem. Później muć w tą stronę, tak jak jedziesz, wszystko. Mhm, a w tą, w sensie. Okay. W tą muć, będzie najwygodniej. W sumie może być, tak. Ale będziesz miał wszystko tak po skosie, takim zawijasem. Oj tam. Oj tam, oj tam. Lepiej tak, niż później takie tam malutkie paseczki zostaną w narożniku. No i tak chyba trochę zostanie, nie? Nie, dobrze wyjdzie. Jak będziesz chciał tak, jak teraz tniesz po długości, będzie najlepiej. Okej. Kurde, kostka trochę źle wyleciała i do mnie na, tak, na, o tym na dłużce tam na dole. A właśnie, że też planujemy zakup ładowarki, nie? Wyobraźmy no, jakąś fajną merwę. A weź, nie, nie dodałem jej. To nie ma jej pewnie. Nie ma, nie dodawałem, wiesz? Nie zaznaczałem jej. No one by były, a ładowarki kupar, teleskopowe. No, merwa, na pewno każdy ją zna, bo ona już dosyć długo jest. Nie, ale mamy New Hollandkę za 105 tysięcy z możliwością podpięcia na dupę. Ale 105 tysięcy... To wiesz jeszcze, od czego ta ładowarka została? No. Z tego Challengera do góry ten pchaliśmy, pamiętasz? No. Te obciążniki były do tyłu zapinane. Dokładnie. Mega akcja na kanale. Jo, wpadnijcie tam do Kazia, zostawcie mu łapę w górę. Niech się chłopak cieszy. Goń się. A co tam? Jak się bawi, to się bawić. A, postawiłem ciągnik na tym rządku, nie przemyślałem, że zaraz będę jechał. Gdzie? No, koło John Deere'a. John Deere'a zostawiłem. A, tak. Ty nadążysz w ogóle za mną prasować? No, na spoko. No jak zaraz będziesz musiał z domu podjechać. Oko, hopie. Nabiegam się trochę po polu dzisiaj. Okej. Nie wiem, ile kosy już żebym nakręcił, ale już trochę jest. Matko bosko, tu kostkę wywalił. Ciężko miałem się wykręcić, że trochę headerem ją zmiażdżył. Ale chyba się nie rozleciała, cała jest tam jeszcze. Zahaczyło się? Mhm. Pod headerem mi się zwinęła. No, poprzeżyny i te linki. Już nie są tam, szlunki, przy tym są linki. No i to takie porządne nawet. Aj tam, dobrze. Jademy dalej. Jo, ja tutaj jeszcze ładnie. Ty tak mówisz po skosie jeździć, jak teraz? Jak po skosie? No tak jak teraz? Cały nie, czas zawijasz tak? Nie. Tu weź tam pod... No dobra, to zrobię jeszcze jednego. No już teraz muszę jechać, tak? Tu weź patrz, w ten sposób jeździ. Tu dłużkę tak. O yes! Tak, czaj się trochę najeżdżę, no. Czaję. Tam jeździ. Ten jak zapieprza jak mały samochodzik. No w zasadzie jak chcesz, to sobie możesz jeździć w ten sposób, to ja sobie i tak to sprasuję. Nie, no nie wiem. Ile tam masz procent? 83.
To spróbuj tam dojechać do Jundira, może w tamtą stronę. No spróbuję, ale nie wiem, czy to wypali. Jak dojedziesz teraz w dół, to może weź tam skocz tamten jęczmień, zetnij na tamtym drugim poprzeczu, żebyś później nie zapomniał. A, no. Aha, żeby tam jechać w sumie, tak? No jak przejdziesz tu, wysypiesz, przejedziesz tu w dół, to jedź tam może tam. No, od razu tam przyjadę i ten jęczmień skoczy. Tylko, że... Czekaj, jak tu zjadę... Aha, tam bym musiał przejechać, dobra. Znaczy po tym polu bym musiał pojechać, nie? Teraz. Nie, no tutaj normalnie, tu masz przejazd. Po naszym tam przejadę? Po naszym i tu później zjedź sobie na to pole. Tam siada? No, no. I no, dobra, wiem już jak. Tam a przy, tam zmieszę się z headerem między tymi drzewami? Tam koło naszego pola. Mieścisz się. A, no to jak się zmieszę, to okej. Okay. Mi się wydaje, bynajmniej. Czekaj, kawałek się wetnę. O, dobra, stuwa. Odjechać ci, czy sięgniesz? Nie, sięgnę, wiesz? Raczej powinienem. Dobra, sięgam ładnie. A tam ubywa. W sumie jeszcze... Deutsche byś mógł wziąć i przeprowadzić? Czy nie bardzo? To co? Czy poleci z tym zaraz? Polecę, polecę, wywiozę to. No bo tak to nie będę miał gdzie wysypać później. No tak. No właśnie. No tak! Kurde. No ta. Normalnie. Ale to chyba sypiemy na te. Na klepisko na razie. W sensie na budynek. Na biny. Na biny? Do bina? Tak. Można i do bina. No cena jest słaba. Też tak może być. Pojadę i lecę tam, nie? No, weź, przetnij się teraz tam w dół i na tamto pole. Chyba, że okay. Będziesz kończył to pole na razie, a później tam tu się wetnie. Nie, teraz chyba pojadę, wiesz? To już mamy 18 minut prawie, to wiesz. To tam zadłużenie na dłonie. Nie chcę 30 minut nagrywać, bo... Dodałem 3K, to jeszcze tam się pomęczę i to wrzucę, nie? Ale tak jak tutaj... No 3K ogólnie przerwa. No właśnie, ogólnie ludzie na razie internety przerwa, bo... Kaskiego. No, kaski mi się tam... Może mu wykupią, znaczy mu ten... zwiększą mu ten transfer, to... Wtedy będzie się działało wszystko. Jak należy. Dobra, ja jadę. Będziesz tam na dół? Tak. Dobra. Ty akurat się nad belkami mieści. Tutaj w prawo walcz. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Po polu, nie? Tam sąsiad nie będzie widział tą gitarkę. Kurde, pierwszy raz między takimi gałęziami jadę. Tu się zmieszczę? No. Tak średnio. Nie? No, ta. Zmieściłeś się? Tak ledwo. Zmieściłem się, ale ledwo. Myślałem, że tu luźniej będzie, a tu tak za luźno to nie było, ci powiem. Kurczę, jak to wyciąć? Jakieś tu skosy porobię. I to wytnę. O, teraz dobra. Ale to już dam radę. A ty jak tam? Czekasz pewnie, czy tu lecisz zaraz prasować to? Nie, 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 ja jadę akurat Johnem na farmę. A, okej. Okay. A no faktycznie wywieź to. I wezmę zmienię przyczepy jednak, bo tu wchodzi 18, zresztą ma tam 20 ton, te 2 tony to jest bez różnicy. No, to już tam. Tyle co tam jest, to wiesz... Tandemki do tandemki nie zapinam. Nie. Chociaż, no, niby by zapiął, ale... Zapiąłby, ale to się nie można, tak, nie służy to do tego, o. No, jakbyś miał ten. Bo tandemki wtedy cały ciężar idzie na tym, znaczy przyczepy, nie? No. W sumie trochę odciąża, jak ma tandem, nie? Bo jak była jedna osiówka, to całkiem by ciężyło. Wtedy cała masa by wyszła na tylni, zaczęła od przyczepy, nie? Już w ogóle. No jak masz tandemy, to jeszcze nie jest źle, ale i tak ciąży, bo zawsze na ty przecież.
nie to. Ciężar jest. Dobra, ja już jadę z powrotem kosić tam. Ale jaja, panie Fertku. Normalnie. O kurde, aż mi grę zlagowało. Czaisz, że 18 FPS-ów mi spadło, a teraz 60 mi. A ile? A, wiesz co? Przed nagrywaniem zawsze będziemy musieli przebiec się po mapie chyba i żeby wszystko się zrenderowało, wiesz? A co, nie ma zrenderowanych? Nie. Że jako założycie powinieneś mieć. To i tak muszę się przelecieć. Tam się przelecieć? Dobra, jak to woli. Dobra, po mapie. Ty tam głupota gadasz. Dużo masz procent? Dopiero tu wjechałem, 35. Dobra, odjechałem od tej strony znowu, nie? Dobra. Tu i tak w sumie. Trzeba to zmucić, tak i tak. Nie wiem, czy prosto się tu wciąciło, chyba dobra, tak. Zostanie ino to do wycięcia, ładnie. Bitarka będzie. O, już 22 minuty prawie, także zaraz będziemy kończyć, żeby tam nie przedłużać, bo później będę miał problemy z wrzuceniem odcinka. A ty jak tam? Gonię cię z tyłu. Masz ci tu zawinę, żeśmy trochę lepiej do tego. Żeś tu się przeciął. Do A, prostowania. Dobra. No, na prostą mówię, to będzie lepiej. Sobie po prostu zawsze będziesz jeździł i prostował, nie? Dokładnie. Jeszcze mi kawałek zostanie. Zielony piękny. Trochę ten obciążnik nie pasuje, tylko bo taki jest za jaskrawy mocno kolor chyba, nie? Ale to tam szczegóły. Bo w śniegu leżą. A ten Findem tutaj daje. A mam w sumie pomysł na odcinek. Mam w sumie jeden pomysł. Nie będę zdradzał. Powiem ci po odcinku. Dobra, co sobie nagram? No, nagrasz sobie. Będzie fajna akcja, ci powiem. I to w sumie akurat się z tym zgra praktycznie. Także fajnie to wyjdzie. Cofnąć, bo... Dobra, także ja tutaj sobie staję koło Kazimierza akurat. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, żebyście wbili do Kazika. Pamiętajcie o zostawieniu u niego suba, już uciekam, i łapeczki w górę. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, cześć! No.